Jeżeli kościół świętego Bartłomieja, jeden z najpiękniejszych drewnianych kościołów, jeden z najstarszych, jakie mamy, stał w malowniczym, sielskim, podgórskim krajobrazie, byłby na liście UNESCO. Gdyby stał na Salwatorze, pielgrzymowałyby do niego na kolanach tłumy turystów. Nie, jest w hucie. Jest w hucie. I to była rzecz, od której nasze myślenie nad tym planem postanowiliśmy zacząć. Zdjąć wreszcie z tej dzielnicy ten plaster reprezentacji socjalizmu. Proszę Państwa, my byśmy najchętniej chronili wszystko. Tylko za to wezmą się prawnicy. I pirze poleci. Nic z tego nie zostanie. Muszą być bardzo silnie argumentowane wnioski objęcia opieki, objęcia opieką w postaci parku kulturowego określone tereny. Można za pomocą dzisiejszych środków graficznych sobie porozważać, czy drzewa powinny być tutaj takie, czy może takie, czy może takie. Trzeba pamiętać, że drzewa osiągają swój wiek rępny. Drzewa, które zostały kiedyś w Nowej Hucie posadzone, one się starzeją i wymagają normalnej pielęgnacji, czyli podmiany. Na tą zieloną przestrzeń huty, na te puste place, na te skwery i trawniki, no nie ma co ukrywać, no deweloperzy patrzą z miłością i szacunkiem podobnym, jak wilk patrzy na jagnię. I pierwszą rzeczą, przed którą chcieliśmy Nową Hutę zabezpieczyć w tym planie, to zagęszczenie zabudowy. Panie Leszku, czy pan wie, że Nowa Huta jest jednym z najlepiej przebadanych terenów archeologicznych w Europie? Tak, panie Maćku, jesteśmy w Branicach, w siedzibie Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Panie Leszku, tutaj w tych tysiącach pudełek znajdują się wykopaliska z terenu Nowej Huty. No te akurat pochodzą z Pleszowa z 65 roku. Pełną parą prace archeologiczne przy budowie kombinatu i miasta Nowa Huta ruszyły w 1950 roku. Zajrzyjmy do jednego z tych jak to jest pudełek. Mogiła kości. Może ja wezmę. Zobaczymy to na te artefakty archeologiczne. Kości. Proszę. Świńskie, tak? Akurat nie w tym przypadku, taki typowy kieł. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Wspaniałe. Jakie ciekawe. Kolorowe opakowania. Może się bardziej tym. Niech pan zobaczy. Klubowe z lat 50. Kawa naturalna. O. Zakłady Miary. Przemysłu tytoniowego w Krakowie, czyli z Czyżyn pochodzące. Miary, no zostawmy to i dobrze. Zajrzyjmy jeszcze w inne miejsce. O, panie Maćku, niech pan podejdzie. O, istna skrzynia skarbów piratów. Proszę zobaczyć, repasacja. Mało która kobieta już pamięta, czym była repasacja pończą. Papierosy obstalunkowe, polski monopol tytoniowy, jeszcze orzeł w koronie, czyli to przedwojenne. Pieniądza, pasta do zębów. Glukowit, pił pan? Żółte takie pastyleczki. Bardzo to było pyszne. Ale proszę zobaczyć, zapałki,
w ręku dziecka to pożar, mało które dziecko o tym pamięta. Panie Leszku, niech pan zobaczy, tam jest tego więcej. Chodźmy się przyjrzeć. Panie, o, jakie wspaniałości. O, śliczności. Panie Maćku, naprawdę niesamowite mydło do prania. Herbata naturalna odżywka dla ówczesnych kulturystów, czy też zupka grzybowa. Ale pomijając materiały siermiężne, z których one zostały wykonane, ważna i istotna jest jeszcze jedna rzecz. Tak, ma pan rację, wzornictwo ówczesne. Uważam, że o wiele lepsze niż dzisiejsze, takie właśnie niesłychanie proste, korzystające z osiągnięć kubizmu, futuryzmu, abstrakcji, tak bardzo takie proste, graficzne znaki. I przy okazji widać tutaj też różnicę pomiędzy Polską, a innymi krajami socjalistycznymi. Tu ma pan no, na przykład jakiś krajowy wyrób, a tutaj wyrób węgierski. Tak? Te węgierskie były o wiele bardziej eleganckie, o wiele bardziej zachodnie. I trzeba przyznać, że w okresie PRL-u no, te wyroby robione w Czechosłowacji, w NRD czy na Węgrzech były traktowane tak jak wyroby zachodnie. Ważne i istotne jest również to, że polscy graficy, polscy plastycy projektowali stronę graficzną tych opakowań i nie odbiegała ona od ówczesnego poziomu europejskiego. Również bardzo nośne hasła, również dzisiaj zatruta woda grozi zagładą, pomijając, że była w tamtych czasach totalna prawie klęska ekologiczna. I żadnych filtrów. Panie Maćku, interesuje mnie jedna rzecz. Jesteśmy w magazynie Muzeum Archeologicznego. Skąd w tym miejscu te wszystkie pudełka, pudełeczka i opakowania z tamtych czasów? Pudełka, które panowie widzicie, to efekt działalności moich starszych kolegów. W czasach, gdy wszystkiego brakowało, pakowano zabytki w dostępne środki. Pierwszymi opakowaniami był papier po cemencie, po workach cementowych, które zawijano zabytki, a następnie były to opakowania codziennego użytku, czyli papierosy, po herbacie, po środkach chemicznych, po różnych innych dostępnych opakowaniach, wyciąganych czasami z różnych miejsc, byle skutecznie zabezpieczyć zbiory. Czego efektem jest tutaj te zgromadzone są pudełka, za co się pewnie należy duży hołd archeologom. To bardzo cenna inicjatywa, pamiątka tamtych czasów i pracy ludzi.